Wspaniała impreza, promocja sportu masowego, bardzo udana impreza. Ja jako gospodarz, organizator bardzo cieszę się z frekwencji zawodników, jaką dzisiaj żeśmy tutaj mieli okazję gościć. Służby mundurowe z całego województwa, służby mundurowe z czterech powiatów, na których Wojskowa Komenda Uzupełnień w Busku Zdrowia administruje. Impreza po prostu była pod znakiem dobrej, zdrowej rywalizacji, z czego bardzo się cieszymy. Zawodnicy wszyscy zadowoleni, rywalizacja była fair play, nikomu nic się na trasie nie stało, co po prostu dodatkowo nas jeszcze tutaj umacnia i buduje i powoduje to, że będziemy podchodzić do kolejnej imprezy w przyszłym roku organizowanej w innym miejscu, również z dużym zapałem, z dużą energią. Będziemy mieli doświadczenie większe już, żeby błędy, które wyszły akurat przy tej okazji, tej imprezy, żeby eliminować i żeby kolejne wydarzenia były jeszcze lepszym wydaniu, żeby były po prostu perfekcyjne. No tak jak my jako żołnierze, profesjonaliści, żeby każda impreza była profesjonalnym, żeby była profesjonalnym wydarzeniem. Będziemy próbować wychodzić również do społeczeństwa jeszcze więcej, jeszcze szerzej, żeby na tego typu imprezach promocji sportu masowego była obecna społeczność lokalna, która będzie po prostu widziała, że jest integracja pomiędzy służbami mundurowymi. Ja bardzo dziękuję wszystkim służbom mundurowym z całego województwa świętokrzyskiego, które przyczyniły się do organizacji dzisiejszej uroczystości, bo to w tych kategoriach należy rozpatrywać. Jestem dumny również z tego, że impreza wypadła dobrze i nie możemy sobie tutaj robić jakichś zarzutów, że czegoś zabrakło. Dziękuję bardzo. Świetna impreza. Należy bezwzględnie promować tego typu. Zresztą w naszych zawodach mundurowych sport, sprawność fizyczna, no to jest taka etykieta, żeby można było mówić, że nie tylko sprawni jak żołnierze, ale jako policjanci, strażacy i inne służby mundurowe. Dziękuję bardzo. Witam. Zdzisław Perepiczko, sędzia główny zawodów o mistrzostwach służb mundurowych w Busku Zdroju. Pokrótce skomentuję dzisiejsze zawody. Zawody przebiegały w miłej, sympatycznej atmosferze. Do Buska zjechały służby mundurowe straży, policji, CBŚ-u i myślę, że zakończyły się dużym sukcesem organizacyjnym Wojskowej Komendy, jak i Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego. Frekwencja dopisała, pogoda również. Myślę, że każdy został znakomicie tutaj nagrodzony. Znakomite certyfikaty, dyplomy, medale oraz okazałe puchary. Dekoracji dokonywał szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w obecności wiceminister obrony narodowej Beaty Oczkowicz.